Witam serdecznie wszystkich. Dzięki za przybycie. KWK Promes, Robert Konieczny. Czy Robert Konieczny, KWK Promes? Przede wszystkim KWK Promes to firma, którą założyliśmy razem z moją byłą partnerką i życiową i zawodową Marleną. I z racji tego, że była moją partnerką życiową, nazywała się Wolnik Konieczny. Tak? I to Konieczny, Wolnik Konieczny dało fajną nazwę, bo się kojarzyło w sposób oczywisty z kopalnią węgla kamiennego. Jakoś żeśmy to podchwycili i stąd to KWK Promes. I pierwszy slajd, który słuchajcie pokażę, to rzecz, której już nie pokazywałem, już nie wiem jak długo. Dom trójkątny. Dlaczego dom trójkątny? A mianowicie dlatego, że wygraliśmy w 2000 roku, czyli 12 lat temu, to były początki naszej firmy, konkurs na najlepsze budynki Śląska, tak? Śląskiej architektury roku. I to był nasz debiut. W tej chwili po tych 12 czy iluś tam latach walki KWK jest na fajnym etapie. Tak naprawdę publikacji międzynarodowych mamy bardzo dużo, pokazują się różnego rodzaju książki, ale tą rzecz cenię sobie szczególnie i jest dla mnie bardzo ważna. To jest książka Krytyka architektury Hansa Ebelingsa, która opisuje jak gdyby to, co się dzieje we współczesnej architekturze w Europie. I tak się złożyło, że myśmy się w tym znaleźli. Tak? Zresztą jako jedyna pracownia z Polski jesteśmy w nurcie konceptualistów. I cieszymy się z tego, że jesteśmy gdzieś tam docenieni, uznani w jakiś sposób malutki, ale jednak za granicą. I postaram się jak gdyby w czasie tej prezentacji pokazać wam, dlaczego tak się stało. Tak? Można się z tym zgadzać albo nie, ale postaram się jak gdyby to wytłumaczyć. Finalnie pokażę właściwie dwa projekty, oczywiście pokażę ich więcej, ale dom autorodzinny i całą typologię związaną z tym domem autorodzinnym. No i naszą nową realizację, która w tej chwili powstaje w Szczecinie, mianowicie Muzeum Narodowe Przełomy. Ale nie będzie taki pokaz zwykły, przypadkowy. To nie będą projekty po kolei pokazywane tak troszkę bez sensu, tylko będę chciał wam pokazać, że nie byłoby tych projektów, gdyby nie to, co zdarzyło się wcześniej. Tak? Że te projekty są pewnego rodzaju przystankiem na pewnej drodze. I ta mapka metra, którą sobie zapamiętałem, kiedy byliśmy z Marleną w Nowym Jorku, siedziałem gdzieś tam pod ziemią, oglądałem to pierwszy raz w ogóle metrem się wtedy poruszałem w życiu. Jakoś tak mi to mocno utkwiło w głowie i później po latach jakby wykorzystałem ten schemat, żeby zobrazować sposób projektowania naszego biura. To już jest grafika zrobiona przez samego szefa, KWK Promes. Wykorzystałem kredki mojej córki pewnego razu, bo już nie miałem czasu, porwałem jej te kredki, narysowałem właśnie takie różne ścieżki projektowe, które doprowadzają nas do jakichś tam teraz współczesnych rozwiązań, a zaczynały się właśnie w czasach domu trójkątnego jeszcze wcześniej, tak? Tych ścieżek jest ileś, ale ja się dzisiaj skupię na trzech. Dlaczego na trzech? Bo te trzy doprowadzają nas i do domu autorodzinnego, i do Muzeum Narodowego Przełomu w Szczecinie. I tu jest gdzieś ten początek, tu jest gdzieś ten dom trójkątny. Widzicie dom trójkątny na tej różowej ścieżce? Ja ją nazywam ścieżką niematerialną albo nie tylko materialną. Dlaczego? Bo na niej leżą projekty, które jak gdyby nie są tylko materią architektoniczną, albo materia architektoniczna to nie wszystko w tym projekcie, ale pewne zjawiska nierzeczywiste, znaczy to troszkę takie niematerialne dopełniają te projekty, tak? I czasami to jest totalny high-tech, czasami to są zwykłe siły natury, które powodują, że coś jest takie, a nie inne. No to dobra, zaczęliśmy od tej mapki metra z Nowego Jorku. Przenieśmy się na wyspę Gubernatora. Nowy Jork, rok 96. Jeszcze jak widzicie, wieże WTC stoją sobie w najlepsze. W tym czasie Amerykanie szukali pomysłu, co zrobić z wyspą, która znajduje się vis-a-vis Manhattanu, była baza wojskowa. No i my polecieliśmy do tego Nowego Jorku w nagrodę za inny konkurs. To była nagroda za most w Weronie. Też robiliśmy taki konkurs międzynarodowy dla młodych architektów. Zrobiliśmy taką troszkę wirtualną rzeczywistość, która powoduje, że można w tym miejscu przenieść się troszkę w przeszłość, a jednocześnie faktycznie doświadczyć tego miejsca, czyli też projekt niematerialny. No i dobra, wracamy do Stanów. Mamy tą wyspę pomiędzy Manhattanem i Brooklynem i dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. Zresztą widzieliśmy, jak wojska amerykańskie stamtąd się wynosiły, na tej wyspie oczywiście byliśmy. I to, co jest zaznaczone na niebiesko, to jest stara część tej wyspy, a ten fragmencik to jest część usypana z budowy metra, która biegnie gdzieś tam pod rzeką Hudson. I co ciekawe, fragmenty nadbrzeży Manhattanu też są usypane. To jest sztuczny ląd. I te wieżowce, które stoją na tym, stoją po prostu na sztucznej ziemi. I pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, a co może wymyślić chłopak ze Śląska, żeby z tej wyspy zrobić kopalnię. Ale kopalnię czego? Ziemi. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że
Ziemia na Manhattanie jest strasznie droga, a tu jest cholernie tania. To wymyślmy sobie, żeby tą ziemię przerzucić na brzeg i budować tam, ile wylezie, tak? Sprzedawać ją za dużo mniejsze pieniądze niż ten cholernie drogi grunt na Manhattanie. No i w tym momencie to by sobie fajnie funkcjonowało. Tak sobie pomyślałem, że po jakimś czasie, jeżeli Prosperity będzie całkiem fajna, ta wyspa Governors Island zostanie totalnie zabudowana i powstanie w pewnym sensie nowy taki Central Park w Nowym Jorku z taką wielką dziurą, być może przykryty zapełnioną wodą, wypełnioną szkłem, jakąś tam funkcją. Totalny odjazd, wydawało się. Ale szybko żeśmy zostali skrytykowani, dlatego że powiedzieli nam, że czasy Prosperity w Nowym Jorku już wtedy się dawno skończyły, teraz jest chyba jeszcze troszkę gorzej. No i znowu byliśmy w tym samym miejscu, tak? Wyspa i nic. Ale kolejny pomysł, który się pojawił, chyba był lepszy. Popatrzcie, jak każda rzecz, która jest przeznaczona na sprzedaż, oznaczyliśmy ją takim barkodem, kodem paskowym, w którym zapisana zazwyczaj historia towaru, producenta. No to my oznaczyliśmy tym barkodem wyspę, zapisując całą historię tego miejsca, tak? Historię wyspy, otoczenia. Tylko teraz pytanie, jak to odczytać? No, prosta rzecz. To tak jak pani przy kasie przykłada czytnik laserowy, odczytuje towar, no to odczytuje jakąś tam informację. No to postanowiliśmy zrobić to samo i sięgnęliśmy do tego, co robi Jean-Michel Jarre na swoich koncertach. Mianowicie szybko przecinające się wiązki laserowe tworzą takie świetlne wizje, tak? Powstają różne przestrzenne obrazy, postaci itd., itd. I my to samo zastosowaliśmy na naszej wyspie. Popatrzcie, tu w tym momencie widzicie, jak buduje się Statua Wolności w takich oparach sztucznej mgły, bo zaraz wyjaśnię, jak to działa. Te malutkie ludziki na dole pokazują jakby skalę całego przedsięwzięcia. A jak to działa? Popatrzcie. Na samym środku wyspy umieściliśmy taką wieżę, która emituje właśnie te wiązki laserowe. W pasach tego barkodu umieszczone są słupy, ale to nie są latarnie, tylko na ich szczytach znajdują się lustereczka, takie zwierciadełka, które jakby są tam sterowane komputerowo. No i oczywiście jest emitowana sztuczna mgła, która powoduje, że pojawia się ekran, gdzie te wszystkie wizje można zobaczyć, tak? I teraz, kiedy patrzymy na tą wyspę z Manhattanu, nie widzimy nic, widzimy tylko zamglony ląd, tak? Czyli takie miejsce zupełnie troszkę innej czasoprzestrzeni, właśnie do którego, kiedy wpływamy, znajdujemy się troszkę w innym świecie. A gdyby tą wyspę przekroić, bo wiadomo, że gdyby coś takiego zrealizować, to olbrzymie przedsięwzięcie, mnóstwo turystów, wszystkie rzeczy towarzyszące, bo oczywiście są niezbędne, ukryliśmy jakby pod ziemią. Tu widzicie na tym przekroju, że jakieś hotele, nawet muzea i tak dalej, jakaś tam infrastruktura jest ukryta pod ziemią i wygląda to tak, tak? Na przykład jakieś tam muzeum wodne. Wszystko fajnie, dostaliśmy szczęśliwie nagrodę za ten projekt, wróciliśmy ze Stanów do domu, ale dopiero tak naprawdę, kiedy zdarzył się ten wielki zamach terrorystyczny, przerażający, kiedy wieże WTC przestały istnieć, ja tak naprawdę zrozumiałem, co zrobiliśmy i jak ten projekt był fajny, dobry. Dlaczego? Dlatego, że te wieże, których w tej chwili już nie możemy doświadczyć, na naszej wyspie mogłyby istnieć tylko inaczej, w postaci właśnie takich świetlistych duchów, jakby tych wież, tak? No było, minęło, wróciliśmy do Polski. Tak jak widzicie, ciągle jesteśmy na tej ścieżce nie tylko, czy tam niematerialnej. I kolejnym projektem, który zrobiliśmy, zakładając już własne biuro, bo zdecydowaliśmy się na to, wierzyliśmy, jak gdyby własne możliwości, stwierdziliśmy, że nie jest tak źle, jeżeli udaje nam się gdzieś tam wygrywać konkurs po konkursie, czy tam dostawać nagrody, że weźmiemy udział w największym konkursie architektonicznym w ten czas, w historii w ogóle Polski, konkurs właśnie na Świątynię Bożej Opatrzności. I historia tego konkursu sięga Konstytucji 3 maja. To miało być wotum udzięczone narodu za odzyskanie niepodległości. I szukając jakiegoś pomysłu, wpadliśmy na to, ażeby porównać tą sytuację do przypowieści biblijnej o potopie, gdzie Bóg roztacza tęczę na niebie na znak pojednania z ludźmi. Ten potop przyrównaliśmy, czy koniec potopu, do odzyskania przez Polskę niepodległości. I tęcza w tym projekcie staje się właśnie symbolem tej Bożej Opatrzności, tak? I pojawia się w projekcie jakby na takich dwóch płaszczyznach, takiej bardzo rzeczywistej, materialnej, zaraz zobaczycie duże założenie urbanistyczne, to jest ten lewy piktogram, i ten prawy pokazuje właśnie takie zjawisko troszkę nierzeczywiste, troszkę takie niematerialne, tak? Są ten projekt właśnie jako jest na ścieżce niematerialnych. Popatrzcie. Potężne założenie 6-hektarowe, dookoła w tej chwili buduje się miasteczko Wilanów. Co powstaje w środku, to wszyscy wiemy. A to jest nasz projekt. Plac wygięty w łuk nawiązuje do tęczy.
czyli do tej naszej Bożej Opatrzności. Nad nim góruje tylko świątynia. Te maleńkie kropeczki to są ludzie, to jest naprawdę olbrzymie założenie. A pod placem znajdują się wszystkie obiekty towarzyszące świątyni. Oczywiście począwszy od parkingów olbrzymich, poprzez instytuty, domy parafialne itd., itd. One wszystkie są otwarte na taki wewnętrzny ogród, taki wewnętrzny wirydarz, który jakby odcina się od całego świata zewnętrznego. No i można się tam dostać, wchodząc albo po schodach właśnie z jednej, albo z drugiej strony. Na sam plac oczywiście też albo po schodach, albo po tym wielkim jakby łukowatym placu, tak? Tam do świątyni można przejść wyżej. Ale najważniejsze, moi drodzy, jest to, co dzieje się w samym kościele. To jest makieta, widać wnętrze świątyni. I wykorzystujemy kąt padania promieni słonecznych, chyba taki motyw z Indiana Jones, nie wiem skąd, to gdzieś tam do głowy przyszło. Ale pod sklepieniem są takie maleńkie otwory, które opowiadają różnym datom z historii Polski. Tego oczywiście nie definiowaliśmy, ale niech to powiedzmy będzie Konstytucja 3 maja. Tylko tego dnia, od pewnej godzinie, słońce wpada do środka, trafia w zawieszony pod sklepieniem pryzmat i w kościele na chwilę pojawia się poświata tęczy, tak? Symbol Bożej Opatrzności. Czyli kościół zachowuje się troszkę jak taki żywy pomnik. Niezależnie od tego, czy tam ktoś jest, czy nie, po prostu przypomina o tej naszej polskiej historii. Tutaj taki fragmencik jeszcze placu, taka ciekawostka, pionowe ścianki i ścianki tych schodów, to są ścianki witraży, które jakby nawiązują do tego słonecznego spektrum i kiedy wieczorem światło jest zapalone w środku, w obiekcie, ta tęcza wychodzi na zewnątrz i odwrotnie za dnia, kiedy świeci słonko, tęcza wnika do środka, oświetla parkingi. My dostaliśmy trzecie miejsce, trzecią nagrodę w tym konkursie. Architektom się to bardzo podobało, dla księży to był po prostu koszmar niewyobrażalny, jak to określili w rozmowie ze mną, marsjański krajobraz i nic więcej. No i tyle, nie sposób było wygrać, może nawet dobrze. Dlaczego? Bo ja powiem jedną rzecz. Wtedy szukaliśmy własnej ścieżki projektowej, własnej drogi i tak naprawdę ten projekt mocno jest inspirowany tym, co robił Dominik Perrault. I mimo, że to już był nasz własny pomysł, ale jednak zaczerpnęliśmy mocno z Dominika Perrault i dopiero w kolejnych projektach zaczęliśmy znajdować tę własną ścieżkę. Czyli może dobrze, że to pozostało tylko w szufladzie. I popatrzcie, jesteśmy teraz w takim momencie, że następuje takie rozwidlenie dróg. Tak? Tu gdzieś te projekty niematerialne mają swoją ścieżkę, gdzieś dalej są kontynuowane, a tu pojawia się kolejny zapis. Taki niebieska ścieżka, ja nazywam ją ścieżką topograficzną. Dlaczego? Dlatego, że ścieżkę topograficzną charakteryzują takie projekty, które gdzieś tam rozbydlają się w przestrzeni. Projekt łączy się z działką, nie wiadomo gdzie jest działka, nie wiadomo gdzie jest budynek, to wszystko się gdzieś tam rozmywa i jest taki nieokreślony. Kolejnym tematem jest ambasada niemiecka w Warszawie. Wzięliśmy udział w kolejnym konkursie. No wiadomo, wiecie, jakie stosunki z Niemcami zazwyczaj nie były najlepsze. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu i to jest zapis tej idei. To będzie króciutki pokaz, popatrzcie. Mamy ogrodzenie. Tutaj jest teren ambasady, czyli teren Niemiec, tu jest Polska. No i pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć, połączyć te dwa obszary taką płaszczyzną, która przechodzi nad ogrodzeniem, tak? Nazwijmy to takim porozumieniem ponad podziałami. Czyli zarówno jedna, jak i druga strona, żeby dojść i się spotkać, musi włożyć w to pewnego rodzaju wysiłek, tak? I powstał taki wielki plac wejściowy, nad tym nadwieszona, piękna, czarna, z efekt czterech pancernych i Hansa Klossa, obejrzanej wcześniej ambasada. Innego koloru sobie tam nie wyobrażałem. A tutaj jest widok z lotu ptaka. Widzicie jakby całe założenie, tu już jest dom ambasadora. Fajny projekt, przegraliśmy. No i trzeba było żyć dalej. Ale popatrzcie, jedna rzecz, właśnie o tym muszę powiedzieć. Dlaczego to się łączy ze świątynią? Gdyby nie ten łuk w świątyni, to ja bym wcale nie myślał właśnie o tym połączeniu ponad ogrodzeniem. Tu jest pewnego rodzaju ciągłość myślowa, tak? Robiąc świątynię wcześniej, jak gdyby pewne rzeczy zostały gdzieś tam w głowie, zostały wykorzystane w tym projekcie. Ale nic się nie marnuje. Właśnie to chcę pokazać na tym wykładzie. Nie ma rzeczy straconych. Kolejny projekt, dzięki któremu gdzieś tam mocniej zaistnieliśmy, to dom z ziemi śląskiej, który, moi drodzy, stoi tutaj niedaleko. Stoi i dzielnie walczy ze szkodami górniczymi, które go masakrycznie gdzieś tam niszczą, ale jednak jeszcze się trzyma dzielnie, z tego co wiem. I koncept właśnie troszkę łączy się ze szkodami górniczymi, z bardzo trudnym sejsmicznie terenem, bo tam faktycznie była czwarta kategoria. Dla tych, którzy nie wiedzą, to na piąte już nie można budować. To jest najwyższa. No i do tego jeszcze występowała możliwość pojawiania się uskoków tektonicznych. Tak? Nagle ziemia się rozwarstwia i cześć, łamie budynek na pół.
No i zaczerpnęliśmy troszkę z tego. Popatrzcie, pojawia się taka idea, że gdzieś tam ta ziemia się rozwarstwia, jedna z warstw wypiętrza się i oplata szare kubiczne bryły, które jak gdyby były charakterystyczne dla tego obszaru, czyli tak zwana transformacja kostki polskiej. To jest makieta, która pokazuje całe założenie, czyli to jest ta warstwa, która gdzieś tam oplata cały budynek, wznosi się coraz wyżej, a to są te szare bryły, które nawiązują do polskiego otoczenia z lat 60., 70., a to już jest rzeczywistość. Zanim jeszcze porosła trawa, pochodźmy dookoła tego domu. Ja lubię te zdjęcia, one są bardzo hardkorowe, zresztą innych nie mamy. Zostały zrobione w takim czasie, zresztą tam kilka słów o tym powiem. Sam to wyrównywałem i gdzieś tam walczyłem. Ale to jest jedna mała ciekawostka, bo ten dom, ja go lubię, ale lubię takie projekty, gdzie pojawia się coś nowatorskiego, coś takiego, czego jeszcze nie było. I tu taka rzecz się pojawiła, a była spowodowana naszą niewiedzą, tak? W uproszczeniu można powiedzieć, i pewnym pośpiechem w działaniu. Tak wyglądał projekt koncepcyjny, który podaliśmy klientowi na spotkaniu, kiedy ta koncepcja miała być przekazana. W ten sposób czasami jeszcze podajemy projekty, słuchajcie, to nie żart, ale potem wytłumaczę dlaczego. I popełniliśmy błąd, a mianowicie popatrzcie na tą pochylnię, tak? Która oplata budynek. Ona nie ma spoczników. Nie da się czegoś takiego, przynajmniej wtedy nam się wydawało, że czegoś takiego się nie da zrobić. Jak żeśmy zrozumieli swój błąd i mieliśmy zacząć robić projekt budowlany, to nagle zaczęło wyglądać to mniej więcej tak. Szukałem gorszych wizualizacji, ale to jest jedyne, jaką znalazłem, były różne. Masakra. I wtedy, no jeszcze teraz jestem bardziej odpowiedzialny, ale wtedy, kiedy klient nas już poganiał, chciał, żebyśmy ten projekt oddawali do pozwolenia na budowę, to ja po prostu wyłączyłem telefon i szukałem jakiegoś pomysłu, żeby z tego wypnąć. To była totalna kaszana, tak? Jakiś dom towarowy, no masakra. I po długiej, żmudnej walce, nie odbierania tych telefonów, to chyba 2 tygodnie trwało. To jest niesamowite, naprawdę. Trzeba mieć żelazne nerwy. Ten klient też miał żelazne nerwy. Udało się wpaść na fajny pomysł. I wpadliśmy równolegle z Marleną na to. Mianowicie popatrzcie, tak to wygląda w rzeczywistości. Są te spoczniki typowe przy schodach czy pochylniach. I nagle w wyniku przegięcia tych zewnętrznych krawędzi udało się zrobić taką bezpocznikową pochylnię, po której się bardzo fajnie, ciekawie chodzi i w ogóle. I bardzo fajnie się ją konstruuje. Dom zaczął wyglądać dobrze. W konstrukcji ona była zupełnie prosta, była prostsza niż taki układ klasyczny, bo przedłużenie belek tworzyło wsporniki. No i mamy tak, rzeczywistość, real. Powstał dom, który dzięki jakiejś tam mojej naprawdę determinacji znalazł się w Fejdonie. To był jeden z 4 budynków polskich, 3 z Warszawy, jeden tutaj stąd, ze Śląska, z Katowic. Katowice się zresztą tym nigdy nie chwaliły, co w pewnym sensie było dla mnie zrozumiałe. Ale to pozwoliło nam zaistnieć i pewna determinacja, a propos na temat, polecam artykuł z łopatą na Fejdon. Opowiem wam, że dla chcącego nie ma nic trudnego i naprawdę rzeczy nierzeczywiste stają się rzeczywistymi. I tutaj kilka zdjęć ktoś zrobił z ukrycia, gdzieś tam jakiś czas temu znalazłem w necie, że domek się ma dobrze, jak to mówią, architektura żyje, u góry wielkie baterie słoneczne, z tyłu taka buda w kolorze sklejki, którą dom był wykończony i taka mała ciekawostka, widzicie to tutaj na dachu? To jest buda dla psa, zrobiona ze sklejki, dokładnie w tym samym kolorze, psiak siedzi u góry, kogoś widzi, zasuwa pod dachu trawiastym na dół i lata do kradziałki, jest szczęśliwy, jest wszystko okej. Okay. Lubię ten dom, naprawdę jest okej, okay. Jest życiowy, fajna chata. I popatrzcie teraz, kolejny projekt jakby na tej ścieżce topograficznej to dom atrialny, tak? I nie byłoby tego domu, gdyby nie te zabawy właśnie ze świątynią, z ambasadą, pewnymi płaszczyznami i nie zabawa z ziemią. Bo to, co się zdarzyło w domu z Ziemi Śląskiej, to właśnie już początek takiego rozmydlenia budynku w terenie. Ale dojdźmy teraz do domu atrialnego, o którym zacząłem mówić. Moi drodzy, przełom w naszym biurze, tak? Muszę o nim powiedzieć, bo to jest taki budynek, który jest na rozwidleniu wielu ścieżek projektowych. On łączy ścieżkę topograficzną, transformację kostki polskiej, tam ścieżkę właśnie ta autorodzina, o której za chwilkę powiem. Fajna historia, my wtedy byliśmy totalnie na dnie jako pracownia, siedzieliśmy w piwnicy naszego domu. No i tam historię opowiadałem kilka razy, ale opowiem z przyjemnością. Przyjechali do nas super klienci, którzy kiedy zobaczyli, jak wygląda nasze biuro, powiedzieli, że w życiu z nami, no, może nie w życiu, ale nie podpiszą z nami umowy, dopóki nie pokażemy jakiegoś fajnego pomysłu. Dzisiaj tak nie robimy, oczywiście za te pomysły trzeba zapłacić konkretne pieniądze, ale wtedy niestety byliśmy pod ścianą, no i zgodziliśmy się na to. I to jest, moi drodzy, oryginalny szkic, który powstał w moim notatniku
na 2 godziny, 2 tygodnie później, na 2 godziny przed ich przyjazdem. W przepływie totalnej paniki pomyślałem sobie, słuchajcie, a co by było, gdyby drogę zagłębić w ziemi, to już ta myśl topograficzna trochę, i oddzielić strefę dojazdową od ogrodu. Dlaczego chciałem ją oddzielać? Już wracam. Bo ta działka, z którą mieliśmy do czynienia, mimo że była bardzo piękna, bo widzieliśmy zdjęcia, oglądaliśmy ją, miała jeden mankament, a mianowicie dojazd od strony południowo-zachodniej, czyli kolizja pomiędzy drogą a ogrodem, tak? Stąd taka myśl, żeby tą drogę zagłębić w ziemi, oddzielić ją od ogrodu, ktoś dojeżdża, jest 2,5 metra niżej, nikt go nie widzi, wszystko jest okej. Im się to bardzo spodobało, podpisali z nami umowę, zaczęliśmy dalej pracować i to są oryginalne szkice znowu z mojego zeszytu. Ktoś wtedy powiedział, że kratka jest siarą, tą kratkę mi w Photoshopie zgumowali, a teraz już rysuję w zeszycie w kratkę, przez chwilę zresztą widzieliście. Bardzo lubię, bo pokazuję skalę. Popatrzcie. Kolejna rzecz. Ta droga zbliża się, wchodzi pod budynek i zrozumiałem, że powstają dwie strefy. Strefa dostępna w postaci właśnie drogi, tu można wyjść każdy, no i strefa niedostępna w postaci ogrodu. No bo jak? Wchodzimy pod budynek, już nie ma się jak przedostać. Jakoś przez ten dom będziemy musieli przejść. Wszystko fajnie, że zaczęło mi się to podobać, tylko pojawił się jeden problem. A mianowicie budujemy dom za duże pieniądze i nagle mamy kłopot funkcjonalny. Mianowicie u góry, czyli 2,5 metra wyżej jest parter, a my jesteśmy w pewnym sensie w piwnicy, tak? I żeby teraz dostać się do domu, podjeżdżamy samochodem, musimy wchodzić po schodach, jakąś windę zrobić, zakupy wnosić, masakra. I wtedy pojawił się, wydaje mi się, super pomysł. Pomyślałem sobie, a co by było, gdyby ta droga wznosiła się bezpośrednio na poziom parteru i wprowadzała nas bezpośrednio do budynku, tak? A żeby to zrobić, po prostu trzeba było w tym budynku wykroić dziurę, żeby się nie puknąć w głowę. Popatrzcie, zapis idei. Optymalna lokalizacja, jeżeli chodzi o stronę świata, wschód, południe, zachód, czyli mamy ogród, ale ciągle tam kolizję, ok, to zagłębiamy drogę, ona wchodzi pod budynek i najważniejsza rzecz. Pojawia się to wewnętrzne atrium, które powoduje, że droga wznosi się do góry i bez użycia schodów, wygodnie, wjeżdżamy bezpośrednio na poziom parteru, parkujemy, jesteśmy w domu. Rewelacja. No i zaczęło się projektowanie. Ja nie znalazłem takiego szkicu. Ja pokazuję te diagramiki tutaj, to się wydaje, że to projektowanie jest takie fajne, szybkie i przyjemne, że jest jeden diagram, drugi i pyk, jest wymyślone, a potem to już robimy tylko budowlankę. Żeby do tego dojść, do tego pierwszego schematu, bo to jest pierwsza wersja domu parterowego, bo taka była pierwsza wersja atrialnego, to czasami są długie tygodnie albo miesiące pracy. I to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że takie projektowanie konceptualne, koncepcyjne, w ogóle projektowanie na tym powinno polegać, że trzeba siedzieć i myśleć, a dopiero jak się wymyśli, to rysować. Tak? I popatrzcie, kostka, ten dom, to już jest wybór pewnej struktury, to nawet nie jest kwestia pomysłu, dlaczego to jest kostka? Bo znowu w otoczeniu były kostki z lat 60., 70. Okej, mamy taki kontekst, szanujmy go, sięgamy po kostkę, transformujemy ją. I pewien kawałek tej kostki jest wysunięty, powstało wewnętrzne atrium i takie dziwne coś, które gdzieś tam sobie jest, jest czymś fajnym, zaraz wam pokażę, co udało się z tym zrobić. Pierwsza i ostatnia wizualizacja, taka uproszczona, widok z lotu ptaka. Charakterystyczny ten widok, który bardzo lubię od dojazdu, ta droga gdzieś tam się wznosi wyżej. Z ogródka taki zwykły, modernistyczny, niepozorny domek, tam za krzaczorami jest jakaś droga, która gdzieś sobie leci, nikt tego nie widzi. No i aha, to jest oryginalny szkic znowu z mojego notatnika, kiedy się zgubiłem. W środku atrium, cała funkcja dookoła, tutaj są garaże, a tu są zrobione, usytuowane sypialnie w tej kostce wysuniętej. I wykorzystując spadek terenu, ta kostka została, ta kosteczka została oderwana od ziemi i tak naprawdę uzyskaliśmy ciekawą rzecz, mianowicie dom parterowy z zaletami domu piętrowego, ale bez użycia schodów, tak? Czyli śpimy oderwani od ziemi, śpimy bezpiecznie. Szczęśliwi, zadowoleni, oczywiście to nie był, to są takie pierwsze przymiarki do tego domu, jego forma jest tam tak jak tego, ten szkic tego pierwszego atrialnego, taka zupełnie jeszcze początkowa. Ale pojechaliśmy na spotkanie z klientem, zadowoleni, bo wiedzieliśmy, że to jest to, że super projekt powstał. Niestety, mimo że na spotkaniu dali zielone światło, zanim jeszcze wróciliśmy chyba do biura, czyli do domu, dostaliśmy telefon, że jednak nie, że oni tego nie chcą. Po dramatycznej, długiej rozmowie udało mi się wyciągnąć, kto jest sprawcą. Okazało się, że teściowa powiedziała, że to się urwie, słuchajcie, masakra. Szok. Tydzień chyba ja dochodziłem do siebie, nie chciało mi się nic zrobić. Uważałem, że przepadła fajna rzecz.
ale w końcu postanowiliśmy być profesjonalistami i zrobić to od nowa. Oni chcieli gdzieś tam pierwotnie dom piętrowy. No okej, okay. To znowu wzięliśmy to pudełko, tylko potraktowaliśmy je jak puste pudełko po butach, czyli ponacinaliśmy je, powyginaliśmy i powstała cała struktura budynku. I to jest cholernie ważna rzecz. Dlaczego? Ja często o tym mówię, że tu na tym etapie zakończyło się projektowanie, włącznie z projektem tęcz. Zaraz to zobaczycie, popatrzcie. Z tej kartki papieru można zrobić całą makietę domu, właściwie całą bryłę domu. I gdyby to rozpisać na czynniki pierwsze, to mamy tak, mamy tą powyginaną kostkę. Każdy dom jeszcze przy okazji potrzebuje jakieś meble. No to mamy kostki drewniane, bo jak to meble, to drewno, wkładamy je do środka. No i mamy tą całą naszą zabawę z działką, tak? Ta droga, teren, masy ziemi i tak dalej. I koniec. Na tym etapie zakończył się projekt wnętrz. W co oczywiście klient nie mógł wierzyć, tym bardziej nie chciał za to zapłacić. Ale potem się przekonał, że mieliśmy rację. Dlaczego? Popatrzcie. Tej przyporządkowanej kostce, tej przetransformowanej kostce przyporządkowaliśmy jeden materiał. Kostką, jak powiedziałem, drewno drugi. Tu powiedzmy, że to niech to będzie beton, to do końca nie jest beton. Tutaj tej drodze przeporządkowaliśmy kamień, taki miejscowy kamień, tam Sopola. No i mieliśmy projekt gotowy, tak? Tutaj jest makieta i powiem wam, że mniej więcej po 2 miesiącach dotarło dopiero do mnie, co w ogóle udało mi się wymyślić. Mianowicie, że powstał dom, który jest odwrotnością domu atrialnego. Ja początkowo w tej pierwszej wersji parterowej całe to atrium chciałem zupełnie, totalnie przeszkić, żeby pokazać, patrzcie, jaki super pomysł. Po prostu to była totalna głupota, dlatego że w tym momencie każdy, bo to była ta strefa dostępna, kto przejdzie pod domem, wejdzie nam pod drzwi, będzie oglądał wnętrze naszego domu. Dopiero wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to jest zewnętrze domu, a jego wnętrze znajduje się na zewnątrz. I ten schemat to pokazuje. Popatrzcie, do domu atrialnego wchodzimy z zewnątrz, on otwiera się do środka, tak? Tu jest ogród, od czasów rzymskich znany dom. A tutaj odwrotnie, my wchodzimy od środka, ten dom tak naprawdę tu jest zamknięty, a otwiera się na zewnątrz. Stąd ta nazwa atrialna, która jest już coraz częściej kasowana przez różnego rodzaju korektorów, ale takie życie. No i popatrzcie, rzut już tej wersji piętrowej, przekrój, który oczywiście nie spełnia polskich norm, jeżeli chodzi o nachylenie podjazdu, ale auta wjeżdżają, wjeżdża i terenówka, i Ferrari, bo i robiliśmy jak gdyby tam podjazd i robiliśmy model, żeby Ferrari podjechało. No i kilka zdjęć, kilka fot z tego domu. Jak się dojeżdża do budynku, to widać jakieś kamienne ogrodzenie, tam zwykły taki modernistyczny jakiś domeczek. Ale dopiero kiedy skręcamy, to jest, uwielbiam ujęcie tego domu i ono jest najlepsze. Ja, zresztą kiedy sesja powstawała, to cały czas siedziałem w tej dziurze i nigdzie więcej. Jak się wjeżdża pod dom, jest fajne doznanie, bo to światło nagle zaczyna się gdzieś tam przesączać. I wjeżdżamy do tego wewnętrznego atrium, do tej strefy zupełnie zamkniętej, tak? Popatrzcie, patrzymy w drugą stronę, taki Alcatraz, nic, wszystko zamknięte, troszkę mroczno. I jedna rzecz, zwróćcie uwagę na to, że a propos tej struktury, tu mamy tą przetransformowaną kostkę, a tutaj mamy te elementy drewniane. W tym projektowaniu nie ma żadnego działania na czuja, żadnego wymyślania, zastanawiania się, z czego zrobimy tą ściankę, z czego tamtą. To wszystko było zdefiniowane. Jeżeli to jest kostka, to robimy z drewna. Jeżeli to jest kawałek tej przetransformowanej struktury, robimy ją z tego czegoś szarego, z tej masy betonowej, tak? To jest widok z jednego skrzydła domu na drugie. No i tutaj widok z pokoju dziennego. Z jednej strony wyjeżdża nam jakby samochód z podziemi, chowa się w garażu, bardzo fajne doznanie, a z drugiej strony dużo światła, ogród, przestrzeń. Widok z kuchni, to o czym mówiłem jakby, wnętrze, gdzieś tam piętra. Te elementy drewniane wyglądają identycznie na zewnątrz. To są meble. Tam ten dom, mimo że nie widać, jest bardzo praktyczny. Jest mnóstwo szaf, skrytek, różnego rodzaju elementów. Niestety, jeżeli chodzi o formę budynku, ona była pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy tym, co ja chciałem, a pomiędzy tym, co chcieli klienci. Chciałem zwykłe, proste pudło, które nie będzie odwracało uwagi od idei, no ale klient chciał bardziej taki bogaty dom, stąd ta transformacja i stąd jak gdyby taka bryła, która jest troszkę skomplikowana bardziej. No w każdym razie mogłoby to wyglądać tak. Tego wam nie będę pokazywał, ale to jest jakieś marzenie w domu atrialnym, czyli dom bezpieczny, inna realizacja nasza w Warszawie. No ale wygląda inaczej. I teraz dochodzę do najważniejszej rzeczy, bo teraz za chwilkę wejdziemy na inną ścieżkę projektową, moi drodzy. Na ścieżkę związaną właśnie z tą całą typologią autorodzinną. I to jest widok domu atrialnego z góry. Najważniejszy jest wjazd i strefa wejścia.
Zaraz zobaczycie, że ta strefa wejścia, wjazdu, która tutaj zaczęła jak gdyby gdzieś tam w głowie kiełkować, fajnie zakiełkowała. Czyli teraz mamy takie rozwidlenie, ta ścieżka topograficzna, o której mówiłem, gdzieś tam sobie biegnie i my czasami na nią będziemy wracać, bo niektóre projekty to zahaczają, ale teraz zboczymy trochę z kursu i pojedziemy inną kolejką, tak? Dojdziemy do domu w Radlinie, który pokażę teraz tak szybciutko, a potem będzie mała przerwa. Moi drodzy, dochodzimy do domu w Radlinie i to jest taki domek, można powiedzieć, nudny, może, ale ja specjalnie chcę go pokazać, żeby wytłumaczyć, że ta typologia związana z domem autorodzinnym wcale nie jest związana z dużym portfelem i z dużą kasą. Fajnie się pokazuje te projekty, wow, takie super zrobione i w ogóle bogate, ale można zrobić prosty, mały, tani domek, który nawet czasami bardziej cieszy, że zrobiło się go za małe pieniądze, który fajnie działa i ma fajną przestrzeń. I popatrzcie, problem podobny. To wszystko się dzieje już po domu atrialnym. Mamy taką działkę w Radlinie. Jaki był problem projektowy? Dojeżdżało się z dołu, a najwyższa część tej działki była częścią słoneczną, tak? Czyli dojazd był od północy, a słoneczko było gdzieś tam i ogródek na południu. I teraz decyzja projektowana oczywista. Tak lokalizujemy ten dom, żeby z pokoju dziennego wychodziło się w ogród. Tylko pojawia się problem wejścia do budynku, tak? Jak to się robi zazwyczaj? Zazwyczaj się wjeżdża pod budynek, tu się parkuje, wchodzi się schodami, się jest w środku. Ale to ma być dom wygodny, bo dom autorodzinny, a to jest prekursor tych domów autorodzinnych, to jest dom przede wszystkim funkcjonalny, wygodny, przy okazji z czymś jeszcze. No i proste działanie, popatrzcie. Nacinamy fragmencik tej kostki i tą część wjazdową, wejściową opuszczamy w dół. Powstaje strefa wjazdowo-wyjściowa, bardzo wygodna i samochód nie jest już traktowany jak jakieś takie brudne wiadro i nie stoi pod spodem w piwnicy, tylko jest wprowadzony do środka, do strefy dziennej, od razu przy pokoju dziennym. Bardzo prosty przekrój, więcej nie trzeba, widać wszystko, o co chodzi, czyli mamy podjazd z wejściem zadaszonym w polskich warunkach, bardzo ważne, nie leci śnieg, czyli za każdym razem wjeżdżamy wygodnie, parkujemy w środku i jesteśmy w strefie dziennej na poziomie ogrodu. Kolejna rzecz, tak? Czyli popatrzcie te doświadczenia z domu atrialnego, jak zaprocentowałem w takim malutkim domeczku. Rzut, moim zdaniem bardzo funkcjonalny, bardzo fajny, lubię ten dom, zresztą z biura nie wychodzą projekty niefunkcjonalne, tak długo je dopracowujemy, żeby po prostu miały ręce i nogi. Zauważcie, wydzielona strefa dzienna, strefa nocna. Tutaj jest samochód, który graniczy ze strefą dzienną i tak to wygląda. Wjeżdżamy, wchodzimy po prostu już przez jedną rurę, tak? Wtedy jeszcze o tym nie myślałem, o tej całej typologii domu autorodzinnego, ale za chwilę wam powiem, co żeśmy w biurze wymyślili i jak to wygląda w następnym projekcie. Spotkamy się po przerwie. Jesteśmy na tej ścieżce już typologii domu autorodzinnego, o którym wtedy w ogóle nie miałem i nie mieliśmy pojęcia, tak? Po prostu działaliśmy po omacku, robiliśmy jakieś takie rzeczy na czuje i dopiero potem żeśmy sobie uzmysłowili, że powstało coś ciekawego i zrozumieliśmy to, co powstało. Chyba zazwyczaj tak jest z naszymi projektami, że ja dopiero post factum rozumiem, co udało się zrobić. W każdym bądź razie pokażę wam teraz dom ukryty, bo teraz to już jest troszkę wyższa półka cenowa. Radlin był tani, tu jest troszkę drożej. I taka krótka historyjka na temat tego domu. Pamiętam, zadzwonił fajny inwestor, tak gadaliśmy przez telefon. I on tak mówi, że wie pan, panie Robercie, pan jest takim architektem, który na pewno chyba dobrze mi ten dom zrobi. Ja chcę, żeby pan mi to zaprojektował. Tak w ogóle opowiadał, że chyba jestem jedyny, który powinien ten dom zaprojektować. Fajnie się tego słuchało. Potem mówi, że chciał mieć taki dom przełomu. Coś, czego jeszcze nikt nie zrobił na świecie. Wtedy się już zacząłem trochę bać. Że zrobiło się groźnie. A kiedy mi powiedział, że tam obowiązuje plan, który mówi o tym, żeby były dachy dwuspadowe, 45 stopni, dachówka, karpiówka. Zrozumiałem, że to będzie dom przełomu, jakiej mało. Masakra. No dobra, ale pojechałem na miejsce zobaczyć, jak to wygląda. No i faktycznie zazwyczaj z tymi planami się nie zgadzam, a tu kurde jak na złość dobrze go napisali. Dlatego, że fajne takie poniemieckie miasteczko, wjechałem w obszar starych poniemieckich willi, piękny teren, piękne budynki i stwierdziłem, że ten nasz nowy, jakiś taki nowoczesny, będzie tam pasował jak słabo. No i zabrali mnie na szczęście gdzieś tam do miasta, pokazali pewne rzeczy, ale zanim powiem wam, co zobaczyłem, pokażę wam ten dom troszkę tak, troszkę od tyłu, tak? Popatrzcie.
Podjeżdżamy sobie, wydawałoby się, na taki parking na Turwiskie. Nagle coś się tam otwiera, zamyka, auta nie ma, tak? Dom ukryty. O co chodzi? Na szczęście, tak jak mówię, zabrali mnie na spacer do miasta, starego miasta. Pokazali twierdzę, opowiedzieli mi o sieci tuneli podziemnych, które gdzieś tam się ciągną kilometrami, częściowo zalane, nieodkryte. I strasznie to pobudziło moją wyobraźnię. I pomyślałem, że co by było, gdyby nawiązać tym domem, ale nie do tego, co jest u góry, tylko do tego, co jest na dole. Dom był praktycznie gotowy. Dlaczego? To jest zapis idei. Patrzcie. Przekrój przez działkę, od tej strony dojeżdżamy, tu jest spadek terenu, tu jest południe. Optymalna sytuacja. No to co robimy? Chowamy domek pod ziemią, tak? Po to, żeby go nie było widać, żeby nie psuł kontekstu otoczenia. Wszystko fajnie, tylko takie domy mają moim zdaniem taki mankament, że trzeba do nich wchodzić gdzieś tam po skarpie, jak gdyby od strony ogrodu. A z tym, jak widzieliście, już walczyliśmy nieraz, tak? To tego nie lubię. No to pojawił się taki pomysł, żeby tą drogę wydrążyć od północy jakby w ziemi, żeby zrobić ten dojazd. No jak dom ukryty, to trzeba ją przykryć klapą, tak? Która się zamyka, otwiera, no i domu nie ma. Gotowy projekt wydawałoby się, no i w zasadzie był prawie. Przekładamy to na architekturę. Widzicie przekrój właśnie przez strefę wjazdową, klapa się podnosi, auto wjeżdża. No i to jest widok z lotu ptaka. Trawa, dom ukryty. Schodzimy troszkę niżej, kroimy ten dom, tak jakby, bo na sali są nie tylko architekci. Kroimy ten dom na poziomie piętra. No i widzimy taką część sypialnianą, zaraz o niej opowiem. Jeszcze niżej strefa parteru, tak? Strefa dzienna, otwarta, z basenem nawet, łącząca się z ogrodem. Zaprojektowana tak troszkę w oparciu nie o kąt prosty. Dlaczego? Zaraz wytłumaczę. Kiedy dojeżdżamy, zależało mi na tym, żeby ta potężna brama, która się otwiera, która ma chyba wymiary 8x10, po uniesieniu pokazywała nam maksymalnie jak gdyby wnętrze tego domu, a przez to wnętrze ogród, strumyk, las, kapitalne widoki, naprawdę bardzo ładnie tam jest. I tak to wygląda od pokoju dziennego, taka minimalistyczna, dosyć uboka przestrzeń, wjeżdża samochód. Oczywiście zwróćcie uwagę na jedną rzecz, dlaczego o tym mówię. Ta strefa wejścia i wjazdu już jest połączona, nie ma osobno garażu, nie ma osobno wejścia. To wtedy było robione intuicyjnie, ale to jest dom typowy, dom podmiejski. Popatrzcie też na to, na ten spornik, który gdzieś tu, w którym są umieszczone sypialnie. I przypomnijcie sobie, o czym mówiłem, o tym domu atrialnym wersji parterowej. Tam też spadek terenu został wykorzystany po to, żeby oderwać sypialnię od ziemi, żeby się bezpiecznie spało. Tylko że ten spornik miał w atrialnym chyba 13 albo 14 metrów. Już teściowa mówiła, że się urwie. I tu początkowo było podobnie. A dlaczego? Dlatego, że korytarz sobie biegł środkiem, dzieciaki patrzyły w tą stronę, rodzice w tą. No i na pewnym spotkaniu inwestor, bardzo świadomy inwestor, mówi tak, no ale panie Robercie, dlaczego ja patrzę na swój piękny ogród, a moje dzieci patrzą na sąsiada? Przełóżcie mi te sypialnie tylko na moją stronę. No to myśmy przełożyli te sypialnie na prawą. Korytarz był zupełnie tutaj po zewnętrznej i z tego z 13-14 zrobiły się chyba 22 metry, kartownica na elewacji, konstrukcje jakieś mostowe, liny, potężne fundamenty i rysunek tej elewacji. Robiliśmy ten projekt rok. I powiem wam, że on ciągle w jakiś sposób jest w zasadzie w zawieszeniu, tak? Chociaż tam różne fajne rzeczy się działy po drodze. Nawet się tam odezwał ktoś za granicę, myśmy wysłali ten projekt za granicę i tam walczy z miejscowym urzędem, żeby coś takiego gdzieś tam przepchnąć. Zobaczymy z jakim skutkiem, bo już walczy 2 lata. W każdym razie, popatrzcie, jesteśmy teraz na tej ścieżce, to jest taka fajna ściągawka, ten mój zeszycik. Jesteśmy przy domu ukrytym i moglibyśmy pójść tą ścieżką, ale my polecimy troszkę tak dookoła. Dojdziemy do domu po drodze i to będzie debiut, proszę Państwa, bo o tym jeszcze na wykładzie nie mówiłem. To jest nasza zupełnie nowa rzecz, z którą oczywiście też się wiąże fajna historia. Lubię tego inwestora, z którym od czasu do czasu się widujemy. To jest gdzieś w Polsce nad Wisłą. Może tyle. A to oczywiście nie koniec historii. W każdym razie tankowałem sobie kiedyś tam paliwo na stacji benzynowej. Zadzwoniła komórka i nagle słyszę coś takiego, że panie Robercie, ja wiem, że pan jest zajęty bardzo, ale musi pan do mnie przyjechać, bo ja mam piękną, kapitalną działkę. Chcę tam postawić dom i chcę, żeby ten dom zrobił pan dla mnie, tak? Okej. Okay. Ale pan musi teraz przyjechać. Już, prawie. Ja mówię, wie pan, ale nie, no panie Robercie, umawiamy się tak,
że ile Pan będzie chciał w granicach rozsądku, to ja Panu dam za ten przyjazd. Jeżeli się dogadamy, to już będzie konto projektu, a jeżeli nie, to Pan zatrzymuje te pieniądze. Wow. Dobra. Coś tam powiedziałem. On się zgodził, pojechałem. I słuchajcie, bez ściemy. Piękny teren nad Wisłą. Taki no, że filmowy, że gdyby się chciało kręcić film w jakichś tam zamieszłych czasach, to można znaleźć to miejsce, naprawdę miło. Piękna plaża, skarpa i gdzieś tam wysoko ma być ten dom. Kapitalna sprawa. Tam staliśmy, gadaliśmy o tym. Oczywiście już w rezydencie z budowy, tam nie było żadnego takiego baraku, no ale akurat takie mi się znalazło. I pojawił się drobny problem. Zawsze się pojawia problem, to dobrze, ale ten był dosyć duży. A mianowicie wziął mnie na spotkanie później już po tej działce. Siedliśmy u niego w apartamencie też nad Wisłą, w jego mieszkaniu. I on coś takiego mi narysował. I mówi, że wszystko fajnie, że my mu to zaprojektujemy, tylko żeby tak ta funkcja wyglądała jak tu. No, chyba jaja robi za mnie. Tak patrzę, no tutaj, żeby ta funkcja jeszcze na tej pięknej działce, żeby to podnieść na pierwsze piętro, żeby się oderwać od działki. Kurde. I tak patrzę, siedzimy w tym apartamencie, patrzę na ten rzut. Najpierw się okazuje, że on mi narysował rzut tego apartamentu, w którym siedzimy. Od razu to poznałem. Mówię, ale wie pan co? Przecież to jest to samo. Mówi, tak, bo mi się w tym dobrze mieszka. Ja mówię, okej, fajnie, ale wydaje mi się, że lepiej to można zrobić. On mówi, że może, ale jak mu się dobrze mieszka, to nie będzie ryzykował. No i dobra, i tak siedzimy, jeszcze mówi mi o tym piętrze. Mówię, panie Patryku, to zróbmy tak. To ja sobie pojadę teraz do domu. Pan to da, bo to był deweloper, to jest deweloper. Pan to da jakimś swoim architektom tutaj miejscowym. Zaoszczędzi pan trochę pieniędzy, bo zrobię panu tanie i wszyscy będą zadowoleni. Nie, panie Robercie, pan chce, pan to musi zrobić. Ale tak, w ogóle szok. No dobra, okej, okay, zmierzę się tym zadaniem. No i pojechałem do biura, mówię o tym, załamkam, słuchajcie, nie do rozwiązania temat. Co z tym zrobić? I to jest zapis problemu i projekt problemu. Piękne działko, olbrzymi teren i konkretnie pokazane. Tu ma być ten dom, pokazane palcem, konkretnie tu. Na dole jakieś 2-3 pokoje, zupełnie bez znaczenia. A u góry ta funkcja, o której już mówiłem wcześniej. I musieliśmy się z czymś takim zmierzyć, tak? W sensie, co zrobić? Męczyliśmy się z tym projektem trochę. Na szczęście przyszedł mi do głowy fajny pomysł. Gdyby zachować to, co on chce i nie walczyć z tym, a z racji tego, że mamy tak dużą działkę, żeby tą działkę w jakiś sposób spiąć. Popatrzcie, tu mamy wjazd, tu chciał mieć port na plaży, taką mini przystań dla tam żaglówki, deski, czegoś, a tu ten dom. No to zróbmy w pewnym sensie dom po drodze. Popatrzcie, trzeba dojechać do tego domu jakoś, to robimy drogę, ale tą drogą dalej idziemy, owijamy tą rzecz, która miała być i potem, owijając ją dalej, schodzimy sobie coraz niżej, niżej, niżej i łączymy ją z tą kładką na dole. Cześć, mamy gotowy dom. Koniec. No i powstało coś takiego. Taka zahahadit po śląsku. Tak? W każdym razie powstała taka rzecz. Tak to wyglądało z dołu, tak to wygląda, bo faktycznie ten dom się już prawie zbudował. Mamy tą wstęgę, która sprowadza nas po tym pięknym terenie, się wije. A tu już jest zdjęcie z realizacji. Gdzieś tam z pola sąsiada. No, trzeba będzie, żeby to pokazać z góry, trzeba będzie się gdzieś tam wznieść helikopterem, polatamy trochę oczywiście. A to już jest zdjęcie z bliska. I powiem Wam jedną rzecz, to jest ciekawostka. Zazwyczaj każdy projekt doprowadzamy do końca, czyścimy go, żeby był fajny, czysty, porządny. Tylko w pewnym momencie na szczęście zrozumiałem, że możemy się zupełnie wyluzować. Dlaczego? Dlatego, że nie warto walczyć o totalną czystość tego domu, bo w pewnym sensie im on będzie gorszy w środku, tym lepszy. Bo tym idea wyjdzie mocniej, czyli owijamy coś, co w pewnym sensie jest niedoskonałe. Potem po czasie okazało się, że jest doskonałe, ale to za chwilę wytłumaczę. No i teraz taka przymiarka, bo zdaje się, teraz jesteśmy na etapie wyboru przesłon, żaluzji, gdzieś tam pewnych elementów kolorystycznych. I zawsze się spinamy, zawsze to robimy dobrze. Ja kiedyś dla jaj rzuciłem temat, żeby tam zrobić czerwone zasłony. One by tak wyglądały za szkłem. Czy coś w ogóle widzicie? Troszeczkę. No bo tyle będzie widać.
nie ma się co spinać. Nawet jak będzie widać, że tam będzie pewnego rodzaju erzac i jakaś bonanza w środku, to będzie fajnie. Tak mi się wydaje, bo ta idea będzie podkreślona. I popatrzcie na jedną rzecz. Facet się uparł, żeby to zrobić w taki sposób i żeby to zrobić na piętrze. I tak naprawdę dobrze się uparł. Dlaczego? Popatrzcie. Tak to zostało przełożone na architekturę. Ta wstęga tu gdzieś tam się zawija i schodzi sobie w postaci kładki, o której za chwilkę. Czyli popatrzcie, jesteśmy na piętrze, czyli widzimy lepiej. Kapitalnie widzimy rzekę, z dołu tego tak nie widać. Czyli ten jego upór fantastycznie to zaprocentował, tak? A druga rzecz, to już jest widok z tarasu, naprawdę tam jest ślicznie. My z tego tarasu schodzimy sobie po tej kładeczce w dół i jesteśmy połączeni z ogrodem, a mamy kapitalny widok. Czy ten jego upór fantastycznie to zaprocentował, a przy okazji dobry pomysł spowodował, że to wszystko działa dobrze, tak? Dobrze. A tak wygląda dół, popatrzcie. Podjeżdżamy do domu, wchodzimy i wjeżdżamy samochodem. To jest bardzo ciekawa rzecz. I mamy taki sam widok z garażu, jak z siłowni, czy z tych pokoików tutaj obok. To auto jest jakby takim równoprawnym, nie chcę powiedzieć członkiem rodziny, ale takim elementem, który faktycznie jest w fajnym miejscu, stoi w fajnym miejscu, jest tak, kurczę, człowiek się czuje w tym garażu jak w pokoju dziennym. Z racji tego, że właściciel lubi samochody, ten jeden garaż na dwa auta czy na jedno nie pomieścił mu się, no tam auta by mu się nie pomieściły, dlatego zaprojektowaliśmy jeszcze taki dodatkowy element. Tutaj będzie jest stróżówka i kilka innych stanowisk i myjka tak zwana, tak to wygląda. Zresztą lubię ten proste, tak od niechcenia zrobiony, ale fajnie wyszedł. I tak to, moi drodzy, wygląda z lotu ptaka, tak? Tutaj mamy nasz dom po drodze, który gdzieś tam sobie tą wstążką wącha się z Wisłą, a tu jest jeszcze dodatkowy ten elemencik obok domu. I taka ciekawostka. Ja troszkę wyprzedzę jak gdyby tą... Nie będę tego domu tłumaczył, ale pokażę wam, że robimy teraz taki dom nad morzem. Pojawił się bardzo podobny problem i udało się ten pomysł, który tutaj gdzieś był zapoczątkowany, jeszcze lepiej rozwinąć i jeszcze bardziej mocniej go dopracować. I powstał dom, to jest zapis z tamtej koncepcji. W taki sposób dajemy projekty klientom często, żeby wręcz czegoś nie przegadać, bo czasami przegadanie nie jest dobre. To jest dom, można go nazwać też domem chyba po drodze, tylko bardziej ta koncepcja jest rozwinięta, on jest bardziej spójny i chyba jeszcze czystszy, tak? Ale to jest tylko taka zajawka. Jesteśmy już w tej części topograficznej. Ten dom po drodze jest dwa, jest gdzieś tutaj w tym miejscu, a my na razie jesteśmy w tym. Ale przemieścimy się zaraz do tego miejsca, bo zobaczcie, ta ścieżka topograficzna ze ścieżką typologii autorodzinnego jest tutaj zbieżna. To jest ten sam przystanek. Czyli dojdźmy teraz do rzeczy bardzo ważnej dla nas, do domu autorodzinnego, bo w tym momencie tak naprawdę zrozumieliśmy, co zrobiliśmy, że powstała zupełnie nowa rzecz. No ale po kolei. Tak to wygląda teraz, ale zanim tak wyglądało, to muszę wyjaśnić, czemu tak się stało, tak? Popatrzcie, podobny problem. Dojazd od południa, tak? Tak jak w domu atrialnym. Można powiedzieć, że mamy na to patent. No to okej, to ja pokażę taką rzecz, popatrzcie. Atrialne wywołanie. Tam też był dojazd od strony południowo-zachodniej, czyli była ta kolizja pomiędzy dojazdem a ogrodem. I co zrobiliśmy? Droga została oddzielona od ogrodu. Znalazła się niżej. Tylko pojawił się jeden problem. Ja już to wtedy rozumiałem na etapie atrialnego, kiedy to wrysowałem, że mamy drogę pod gołym niebem, tracimy w pewnym sensie działkę. Ta działka zostaje rozcięta na dwie części. Oczywiście zostało to projektowo gdzieś tam rozwiązane, bo tu jest jakby taki most w budynku, można przechodzić z jednej strony na drugą, ale mimo wszystko mamy most, działka jest rozcięta. I chciałem tego uniknąć w tej kolejnej realizacji i powstała eksperymentalna rzecz. W atrialnym można było zadziałać tak, zresztą nawet zrobiłem taki schematik, że fajnie by było, gdyby przykryć to trawą i zlikwidować granicę. Atrialny mógłby wyglądać też w ten sposób, no nie? Że tu gdzieś wjeżdżamy tunelem pod ziemi i dopiero sobie wyjeżdżamy. Pytanie o to atrium, ale za chwilę zobaczycie, że to zostało rozwiązane. No to dojdźmy do naszej sytuacji, tego naszego domu autorodzinnego. Mamy problem. Co robimy? Oddzielamy strefę wejściową, wjazdową od strefy ogrodu. Czyli fantastycznie, siedzimy sobie w ogródku i nikt nas nie widzi, tak? Kiedy nawet dochodzi, dojeżdża do domu. Ale co musimy zrobić? Musimy się wspiąć, bo tu trzeba postawić dom do góry. No to rozcinamy tą działkę drogą, nie rozcinając jej. Dlaczego? Dlatego, że ona się wznosi do góry, ale już jest przykryta trawiastym dachem, żeby ten ogród zachował ciągłość. Wynurza się do góry droga, no to siłą rzeczy wynurza się dach i powstaje dom. Dom jest gotowy. Tak naprawdę został zrobiony z działki
I to jest o tyle też postęp w stosunku do atrialnego, że tam była działka i dom, a tak naprawdę tu mamy jakąś taką hybrydę, tak? Z tej działki wynurzył się ten tunel, który tunel wjazdowy staje się praktycznie budynkiem. Popatrzcie, to zostało przełożone, ten schemat został przełożony na architekturę. Tu mamy tą strefę wjazdową, wchodzimy i wjeżdżamy do środka, wznosimy się wyżej, no i dostajemy się do ogrodu. Czyli znowu, żeby dostać się do ogrodu, trzeba przejść przez dom, chyba że znosi tajemne ścieżki, których na piktogramach nie pokazujemy. W każdym razie widok z drugiej strony i przełożenie teraz tego na architekturę. To już stoi. A te żurawie, które tu lecą, to jest prawda. Zostały zarejestrowane po chyba pół godziny robienia tego zdjęcia, potem wszyscy powiedzieli, żebym to wyrzucił, bo to wygląda jak wklejka w Photoshopie. Przejaja. W każdym razie fotografik powiedział, żeby to zachować, bo to jest fajne, no i faktycznie zostało zachowane, taka mała dygresja, ale popatrzcie. Mamy tylko jedną dziurę. Wejście i wjazd, tak? Zbliżamy się bliżej tego budynku, no i wchodzimy, właściwie wjeżdżamy do środka, bo to jest dom podmiejski, czyli my do niego w 90% dojeżdżamy tylko samochodem. Jesteśmy w środku, w fajnym tunelu, bach, bach, podjeżdżamy do góry, parkujemy, jesteśmy na już przestrzeni dziennej, no, gasimy światełko, gasimy samochód i wchodzimy do domu. Jesteśmy w środku. I teraz tak, tutaj widzicie ogród, cała fajna, otwarta strefa dzienna. Tu jest właśnie ta trąba, którą widzieliście, wyłania się gdzieś tam i zamyka ten pokój dzienny. To wszystko jest w szkle. A tutaj jest ten tunel wjazdowy, który tak naprawdę też jest budynkiem. Tak? On się wyłania gdzieś tam z poziomu parteru. Wchodzimy dalej. Jesteśmy w strefie dziennej, w pokoju dziennym pod tą trąbą. No i dom jak dom, tak? Wychodzimy na zewnątrz. Ta trąba gdzieś tam sobie wisi nad tym szkłem. Jesteśmy w ogródku. Jeżeli chcemy, popatrzcie, przejdźmy na drugą stronę. To jest ten tunel wjazdowy, w którym byliśmy przez chwilę w środku. No tak wygląda z zewnątrz. Za chwilę zwrócicie uwagę na ten motyw tych okien, wytłumaczę, dlaczego jest taki, a nie inny. Ale po tej trawie, moi drodzy, możemy wzbić się troszkę wyżej i posiedzieć sobie, jak nie w tym domu, tak? Zupełnie gdzieś tam na lajcie, na dachu, oderwani od zupełnie jakiejś tam szarej, przykrej rzeczywistości. Ale zejdźmy na chwilę i wróćmy na chwilę do wnętrza. Zwróćcie uwagę na tą rzecz tutaj na ścianie. To był dom dla kolekcjonera obrazów, grafik. I on tych grafik miał bardzo dużo. Mieliśmy to wszystko zinwentaryzowane, bo oczywiście, żeby ten projekt zrobić dobrze, no to trzeba to tak zaprojektować, żeby to gdzieś tam pasowało. Oczywiście pomagaliśmy przy rozmieszczaniu tych grafik, tych obrazów w budynku. I ta przestrzeń wjazdowa, to nie jest takie proste, bo to na etapie projektu to się rodziło, ale już została przewidziana po to, żeby tam coś zrobić, żeby to nie była tylko przestrzeń na narty, opony, wręcz odwrotnie. To ma być raczej strefa czysta i taka ciekawa. To było intrygujące, ale ciągle żeśmy się tego jeszcze bali. Ale zostało to tak zaprojektowane, żeby te rzeczy można to było ewentualnie wyeksponować. Właśnie tak, no nie? Można je tutaj powiesić i zaraz zobaczycie, jak to architektonicznie zostało podkreślone. No jeżeli można, no to zróbmy to. Teraz ta strefa wejścia i wjazdu tak naprawdę staje się przedłużeniem budynku jeszcze przez to, że te obrazy, które są w całym domu, zostają też tutaj powieszone. Jak popatrzycie na elewację tego domu i zobaczycie te okna, które to są tak porozmieszczane, wydawałoby się chaotycznie, one są rozmieszczone podobnie jak te obrazy, które są rozwieszone na ścianach w całym budynku, w strefie wjazdowej i w tej strefie później już mieszkalnej, tak? Tej stricte czysto mieszkalnej. Widzicie tutaj obrazy, tutaj okno. Ta pewna przypadkowość, ten chaos jakby na ścianach właśnie wynika z tego, że nawiązuje to do tych dzieł sztuki. No to okej, okay. Widzimy wjeżdżający samochód w środku, a z zewnątrz wygląda tak, że to jest tak jakby obraz, kadr czegoś i na zewnątrz, a i do wewnątrz. Widzimy to auto jakby z podwórka i to samo się dzieje na budynku wyżej, tak? Bo tutaj też są obrazy za ścianami, a niektóre stają się po prostu oknami. Tak może wyglądać wejście i tak wygląda wejście do domu autorodzinnego, a tak wygląda najczęściej wejście do polskiego podmiejskiego domu. Ja nie mówię o jego formie, czy ona jest fajna, czy brzydka, no jaka jest, każdy widzi, ale mówię o czymś innym. O tym, że najczęściej mamy 2-3 garaże i drzwi wejściowe, jakoś tam podkreślone, żeby było widać, że to wejście jest wejściem. Masakra. Sam garaż zazwyczaj też już nie jest jakąś super przestrzenią reprezentacyjną. To jest taki średni garaż, przez który każdego dnia, moi drodzy, o tym chcę powiedzieć, wchodzimy do domu. Każdego dnia przyjeżdżamy gdzieś tam z miasta, z pracy, wysiadamy z samochodu
i przez ten garaż, nie przez te drzwi wejściowe, które są fajnie zaprojektowane, jakaś przestrzeń wejściowa jest zrobiona, tylko właśnie przez ten garaż wchodzimy do domu. A można wchodzić tak i wjeżdżać przede wszystkim tak. I można z tego budynku zupełnie inaczej korzystać i zupełnie inaczej go odbierać każdego dnia. Na tym właśnie polega dom autorodzinny i ta typologia wynika z funkcji, czyli z wygody, że tym autem podjeżdżamy tam, gdzie żyjemy. To jest troszkę tak jak, co dla nas jest oczywiste, że pralka w tej chwili jest w czystej łazience, tak? Albo piecyk w kuchni sobie stoi, jest fajnym meblem i tam gotujemy. Słuchajcie, jeszcze pamiętam te czasy, że chodziłem z wiadrem, z węglem, ładowałem do pieca i była masakra totalna, tak? Bo trzeba było hajcować, kurczę, nie było fajnie i ten piec był czymś brudnym. Teraz piecyk czymś takim nie jest. Podobnie z samochodem. Samochód jest coraz czystszym elementem, technologia na to pozwala, dlatego można sobie pozwolić na tego typu zagrania. I ten dom autorodzinny, a tutaj jak gdyby dom jednorodzinny, pokazany jest na tym schemacie. Tu nie chodzi o tą przegrodę. Ona jest na razie jeszcze zachowana, te auta nie są tak perfekcyjne, te hybrydy pomalutko wchodzą, ale jest jeszcze jakiś tam brud i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że tutaj mamy dwa wejścia, a najczęściej to jest martwe, najczęściej używamy w domu miejskim garażu jako wejścia do domu i tego doświadczamy, wyjścia, a tu tak naprawdę mamy tylko jedno wejście i wyjście i wjazd. Ta strefa jest połączona z sobą i to jest najważniejsze jakby w tej typologii i kolejne projekty, które gdzieś już tam robimy, robimy świadomie, bo wiemy, co osiągnęliśmy. I popatrzcie, ile lat minęło, ile projektów trzeba było zrobić, żeby zrozumieć pewną rzecz. Oczywiście to jest dom bardzo drogi, dom dla raczej bogatego człowieka, ale specjalnie na początku pokazałem też ten malutki domek w Radlinie, który tam ma 100 kilka metrów, żeby udowodnić, że dom autorodzinny wcale nie musi być olbrzymi, duży, nie wiadomo jaki, może fajnie funkcjonować i może być zrobione za psie pieniądze. Moi drodzy, jesteśmy teraz w takim miejscu. Ja się zastanawiałem, jak dzisiaj sobie z małą, która tutaj gdzieś rysuje, podpisuje się na tej karce, nie byłem w stanie jej odgonić. To zrobiłem fotę, bo to już mnie rozbawiło. I tak już potem nie miałem czasu i to zostawiłem. Zastanawiałem się, czy pójść tą ścieżką, czy pójść tą. Ale jak już weszliśmy na typologię, w tą typologię domu autorodzinnego, to pójdźmy w te domy autorodzinne i pokażę teraz bez wielkiej historii dwa projekty, które powinny Wam się spodobać. Pierwszy to jest dom autorodzinny w Katowicach, zresztą niedaleko stąd. Taki domek, którego historia jest dosyć fajna, bo zjawił się u nas bardzo fajny człowiek. Singiel, no tak życie spowodowało, że stał się singlem. Wiadomo, że to czasy dynamiczne, rozwody i tak dalej. Tu się też tak stało. Kupił działkę w centrum miasta. Ja specjalnie tutaj jest napisane, że to są życzenia, marzenia klienta, żeby pokazać Wam, co mówił na spotkaniu. A mówił mianowicie, że marzy mu się taki dom i tak by chciał, żeby dom był postawiony tak na środku działki, żeby tam z tyłu ogród był. Tutaj z przodu taki amerykański podjazd, że podjeżdżamy, zawracamy, wyjeżdżamy, trzad w ogóle, tam promień skrętu 14, super. Ja taki w ogóle, och, to będzie fajny dom, też samochody, pogadaliśmy trochę, czym Pan jeździ, podwiózł mnie, podjechaliśmy na tą działkę. Zobaczyłem tą działkę, taka była rzeczywistość. To już jakby przełożenie tego schematu, wielkość działki plus jego życzenie. W jego życzeniach, marzeniach tam było południe, niestety południe było od wjazdu. Domek tej wielkości mniej więcej, tam miał z tyłu ogródek, zresztą północny bez sensu i tak trzeba się było tworzyć tą stronę, jego wymarzony podjazd wjeżdżał teoretycznie do kuchni, do pokoju dziennego. Masakra. No i teraz... Co zrobić? I w tym momencie pojawił się taki pomysł, ażeby proste działanie, podnieść tą drogę do góry. Działanie proste, ale bardzo skuteczne. Popatrzcie, co się dzieje. I to bardzo pasowało do jak gdyby preferencji naszego inwestora i sposobu jego życia. Droga się podnosi, cała działka się uwalnia, tak? Czyli uzyskujemy ogródek, dojazd nam gdzieś tam leci ponad głowami. Zresztą zrobiliśmy ażurowy, żeby tam się fajnie wjeżdżało i w ogóle nie było żadnych jaj. Wjeżdżamy na piętro, na dole jest pokój dzienny, bo on z pokoju dziennego korzysta rzadko. Popatrzcie na wizualizację, łatwiej to będzie wytłumaczyć. Wjeżdżamy sobie tędy, tam parkujemy, albo na chwilę się zatrzymujemy i wyjeżdżamy. Szybka, dynamiczna sytuacja. W środku, w pokoju dziennym, wygląda to tak, że stajemy praktycznie nad kuchnią, tak? Stoimy sobie, tu jest otwarta przestrzeń, widać salon, nad głową mamy sypialnię, zaraz to pokażę na rzutach. Tu ten dom, tak naprawdę to koła w całości jest otwarty, bo otwiera się tą działkę, bo strefa wejścia powędrowała piętro wyżej, tak? I popatrzcie na rzuty. Proste jak drut.
Wjeżdżamy. Jest jedna sypialnia z widokiem na salę i na ten podjazd, bo fajnie patrzeć na swój fajny samochód i motor. I najczęściej on podjeżdża do domu, przebiera się tylko, tam bierze prysznic, przebiera się, wsiada i wyjeżdża na jakieś spotkanie. A z pokoju dziennego korzysta tylko i wyłącznie w weekendy, najczęściej w weekendy. I teraz ta cała strefa otwarta, ten ogródek jest tylko na weekend. Okazało się, że można było uzyskać z racji tego, że tego podjazdu już nie ma, jest ażurowy i tam światło leci, deszcz i tak dalej, trawa pod tym rośnie, duży ogród wygospodarować jakby na takiej bardzo małej działce. No i powstał taki dom, to jest typowy dom autorodzinny, gdzie ten samochód wjeżdża w to miejsce, gdzie się powinien znaleźć, gdzie jest wyeksponowany, fajny, jest meblem w domu, bardzo mobilnym, użytkowym, użytecznym i tyle. To jest jeden autorodzinny. I teraz popatrzcie, jesteśmy teraz przy drugim budynku. Górski dom autorodzinny. Dwoje ludzi, bardzo fajnych inwestorów, zgłosiło się do nas, chciało ciekawy projekt, mając ciekawą działkę w górach, w Brennej zresztą, niedaleko mnie. I na tej działce jest stareńki domek, który trzeba wyburzyć, bo jest zniszczony. I chcą mieć dwie rzeczy. Chcieli mieć, bo mają. Piękny widok, ale bezproblemowe życie w tym domu w przyszłości. To znaczy zero odśnieżania, bo będą coraz starsi, będzie z tym odśnieżaniem coraz większy problem i musimy zrobić taką rzecz, która nie przysporzy im kłopotów. I to był jeden z ważniejszych priorytetów. No i teraz tak, numer polegał na tym, że ten widok jest tylko z końca działki, czyli z tego miejsca, gdzie jest ten domeczek mały, tak? Ale dopiero z piętra, nie z domu. No ale co zrobić? Prosta rzecz. Podnieść ten dom do góry. Czyli taka mała zmiana topograficzna pod spodem, bo tam miał być basen, to żeśmy zrobili basen tak trochę w gruncie. Domek został podniesiony piętro wyżej, z fajny widok z pokoju dziennego. Tylko jak do tego dojechać i jak tego no, nie odśnieżać, żeby nie było problemu. Prosta rzecz. Zrobiliśmy taką trąbę. Taką trąbę, która sprowadza nas z parteru bezpośrednio do strefy wejściowej. Wprowadza nas wyżej, wjeżdżamy sobie wygodnie, bezproblemowo, z fajną przestrzenią, którą pokazałem przed chwilą w domu autorodzinnym, właśnie w tym miejscu, o którym nie mówiłem, gdzie sobie stoi. I teraz wydawałoby się, że rozwiązanie szokujące. Kurczę, że tutaj taki domek, ta część mieszkalna, to nagle robimy taką trąbę, żeby podjechać. Okej, ale jeżeli się to przeliczy na lata kolejne, na kolejne pokolenia, żeby to odświeżanie nie było problemem, jeżeli się robi strefę grzewczą, prąd i tak dalej, awaryjność. A tu robimy rozwiązanie proste jak kałasznikow. Zwykła, prosta buda, trochę betonu, przykrycie dachem, bach. I mamy super przestrzeń, która wprowadza nas w bardzo efektowny i efektywny sposób na poziom parteru. Popatrzcie, jak to wygląda w przestrzeni. Dom jest, był nieduży, ale stał się duży. Dosyć moim zdaniem pomylący, lubię go. A tak wygląda już od strony pokoju dziennego, tak? Czyli mamy gdzieś tutaj południe, tutaj jest taki niby balkonik z takim tajemnym wyjściem, też się można dostać do ogrodu, a tu jest normalne wyjście i od razu się gdzieś wchodzi na tą działkę, można gdzieś tam wędrować wyżej, oglądać piękne nasze góry. A popatrzcie teraz na rzut. Jaki prosty, prosty jak drut. Cała ta sprawa wejściowa jest rozwiązana w taki sposób, że gdzieś tam się rozczapierza, bo to wystarczy zrobić tutaj tylko wjazd, czyli szerokość gdzieś tam bramy. No a potem potrzebujemy szerokości, no to tą szerokość uzyskujemy, a ten dom na końcu musi być najszerszy, no to te dwie proste kreski pokazują go jakby oczywisty kształt. A tu już na dzień dobry mamy strefę dzienną, u góry są sypialnie. A na dole fajny mini basenik, żeby sobie popływać, popatrzeć na fajne góry z dołu, czyli tak troszkę mniej. I tak wygląda dom autorodzinny w górach. Raczej drogi, ale w użytkowaniu, jak się to przeliczy, to nie taki drogi. Moi drodzy, i teraz na chwilę wrócę na tą ścieżkę, bo jak mieliśmy takie rozwidlenie, miałem dylemat, żeby to nie było tak, że KWK robi tylko domy. To jest nieprawda. Oczywiście robimy domy, bo ja je lubię robić i mają takich klientów, ale również robimy projekty większe, projekty użyteczności. Za chwilę Wam pokażę dwa budynki. Dom autorodzinny, który pokazywałem tak przez chwilkę, to był ten dom po drodze 2. I dojdźmy teraz do muzeum w Szczecinie. Do projektu, który się w tej chwili realizuje, nasz koniec chyba jest przewidziany na za rok, czy na za dwa lata, już nawet tak dokładnie nie wiem, zobaczymy. Jak będzie za dwa lata, to będzie ok. I Szczecin, jak widać z lotu ptaka, bardzo fajne miasto, jest jednak po wojnie miastem dosyć dziurawym. Kwartały są tu gdzieś tam porozbijane, powstawały czasami.
w wyniku działań wojennych takie dziwne dziury, dziwne miejsca. Jednym z takich miejsc jest Plac Solidarności, na który to plac został ogłoszony konkurs. A dlaczego został ogłoszony konkurs? To jest taka przestrzeń, która kiedyś była kwartałem, stała się właśnie takim przypadkowym placem. Jeszcze w latach 80. doszło tutaj do dosyć dramatycznych wydarzeń, zginęli ludzie. Jak gdyby Szczecin chce też pokazać, że miał duży wpływ na to, że odzyskaliśmy tą wolność, niepodległość. To nie tylko Trójmiasto, ale również oni jak gdyby są zasłużeni. I postanowili ogłosić konkurs, żeby zbudować tak zwane muzeum, Centrum Dialogu Przełomy, które pokazuje najnowszą historię Szczecina. Okej. Nazwali to Placem Solidarności, bo to te czasy. I najfajniejsze jest to, że po drugiej stronie drogi, dosłownie tak na rzut beretem, w tej chwili już trwa budowa, wygrali konkurs, fajne hiszpańskie biuro, buduje Filharmonię, która naszym zdaniem stanie się ikoną nie tylko miasta, ale w ogóle ikoną pewnie polskiej architektury, bo to będzie naprawdę dobry obiekt. I tu już pierwsza rzecz, doszliśmy do wniosku, to już był prawie pewnik, ale tak nam się wydawało, że raczej jak tu jest tak mocny obiekt, nie warto z nim konkurować. Tak ostro. Raczej lepiej zejść na drugi plan. Ale szukaliśmy tego pomysłu, szukaliśmy rozwiązania i popatrzcie, jak to wyglądało przed wojną. To był nasz plac. Gęste kwartały, to wszystko było zabudowane. Tu jest kościółek, w tej chwili tutaj powstaje Filharmonia Hiszpanów. I tak to wyglądało, muszę to poprawić, do 45 roku, nie 39, bo to wszyscy piątym Rosjanie rozwalili. Tak to wyglądało do 2009, czyli czysty plac. I musieliśmy wybrać, czy iść w kierunku właśnie budynku, który ma związek jakoś z tym kwartałem, czy w kierunku tego przypadkowego placu miejskiego, z którym się ludzie zżyli, gdzie powstała zieleń, gdzie wychodzą mamy z dziećmi, ludzie sobie chodzą na spacery i lubią to miejsce. Było zresztą dużo protestów o ten konkurs. I wybraliśmy rozwiązanie pośrednie, a mianowicie stworzyliśmy taką hybrydę pomiędzy kwartałem a placem miejskim. Czyli w dużym uproszczeniu, pokażę już na tym schemacie, to jest czytelniejsze, tam, gdzie potrzebowaliśmy placu, czyli przestrzeni przed Filharmonią i przed kościółkiem, pozostaliśmy na poziomie zero, czyli na poziomie krawężnika. Tak? To wszystko jest jedną przestrzenią. A tam, gdzie to już nie było potrzebne, ten kwartał, ta masa została jakby wyciągnięta z ziemi. Tutaj jest nasze muzeum, ukryte trochę pod ziemią, trochę nad ziemią, a tu jest jakby taka przestrzeń, na której zresztą można przysiąść, która troszkę odgranicza nas od mocno uczęszczanej, gdzieś tam jeżdżonej drogi. Tak? Czyli robić takie troszkę założenia amfiteatralne. No i to jest całe rozwiązanie. Popatrzcie, tak to wyglądało. To nie jest makieta, to jest taka wiska, która troszkę tą makietę miała udawać. Tutaj też była chyba dobra decyzja o zmianie grafiki zupełnie charakterystycznej dla KWK Promes, która chyba nas w tym konkursie uratowała, bo nikt sobie nie zdawał sprawy, że to my. Myśleli, że nasza praca jest inna. Tamta przegrała. W każdym razie tak to wyglądało z poziomu placu. Jeszcze na etapie konkursu stwierdziliśmy, że to był fajny pomysł. Zresztą bardzo prosty, że cały plac będzie zrobiony z takich bloków, 1,20 m na 1,20 m, takich bloków betonowych, które będą miały taką mini szczelinkę między sobą. Widzicie, ta siatka jakby to jest ta szczelinka, która wypuszcza w pewnym sensie światło ze środka i wpuszcza je również do wewnątrz. Potem oczywiście żeśmy od tego odstąpili, bo było to cholernie drogie, a panowie oświetleniowcy przychodzili z jakimiś wężami świetlnymi rodem z Gwiezdnych Wojen. W każdym razie chcę specjalnie pokazać jakby to miejsce, plac Sienie, fantastyczna przestrzeń, która fajnie żyje, która gdzieś tak jest super przestrzenią miejską, nierówną. Zresztą pokazywaliśmy też urzędnikom i tam szczecinianom, żeby ich przekonać do tego, że to ma szansę funkcjonować takie nierówne, że to będzie ok. Sięgnęliśmy jakby do tego założenia historycznego. Pod spodem oczywiście, tak jak powiedziałem, umieszczając pod tym placem takim pofalowanym nasze muzeum. Nawet chcieliśmy, bo tak naiwnie myśląc, że kurczę, jak miasto potrzebuje parkingów, to my jeszcze im parkingi zaprojektujemy, ale inwestycje publiczne rządzą się inną logiką, która dla mnie jest do dziś nieodkryta, także parkingów nie ma. Ale budynek, to są już wizualizacje, będzie wyglądał tak. Popatrzcie, to jest widok w kierunku Filharmonii, która jest tutaj za drzewkami. I a propos tych drzew, tu się trzeba uderzyć w klatę. O, ta osoba było słychać, mam mikrofon, przepraszam. W każdym razie początkowo chcieliśmy te wszystkie drzewa wykosić, żeby pokazać czystą architekturę, taką monumentalną. Zrobiły się protesty, zieloni protestowali. Oczywiście my byliśmy górą, bo mieliśmy wygrany konkurs, zapadły pewne decyzje, mogliśmy to zrobić. Ale z Michałem, który jest
liderem tego projektu, który ten projekt cały ciągnie. Pojechaliśmy po raz kolejny jakoś do tego Szczecina i on mówi tak, słuchaj, popatrz na tą zieleń, wyobraź sobie teraz, że jej nie ma. Staliśmy z drugiej strony tego placu i patrzyliśmy w kierunku zamku. I faktycznie ta zieleń była takim przymknięciem tej przestrzeni. Nawet tak sobie wyobraziłem, no kurczę, jak my ją wytniemy, to tam się zrobi takie gołe pole, że tam nikt nie będzie siedział. I wtedy dojrzewaliśmy, w sumie niedługo później podjęliśmy taką decyzję, żeby jednak zachować tą zieleń. Te drzewa poprzesadzać, żeby stworzyć jakby taką zieloną przestrzeń, która jak widzicie wygląda tak. To jest widok już z samego placu, jedno z wejść do budynku muzeum, które w tej chwili jest zamknięte. Zresztą muzea najczęściej są zamknięte w Polsce, ale tak będzie do godziny 16. 15, nie wiem, 17 może, jak dobrze pójdzie. Tu jest jakiś tam ruch. Z drugiej strony to wygląda tak, to też krótko raczej, najczęściej tak i to bardzo lubię. Czyściutka przestrzeń, taki bardzo prosty, wyczyszczony jednak mimo wszystko budynek. Tutaj taka mała dygresja, moi drodzy, zapytanie, zresztą dostałem teraz z Gazety Wyborczej, do mnie zadzwonili i zapytali tam w Szczecińskiej, panie Robercie, ale co pan na to, bo tam na deskorolkach goście będą jeździć i się już szykują. Ja się zapytałem tego dziennikarza, a co pan na to? Tak, wie pan, ja nie wiem. Ja mówię, no ale wie pan co, moim zdaniem, czy to coś złego? Powiedziałem mu o Perze w Oslo, że tam te dwie przestrzenie tej wielkiej sztuki, która jest gdzieś pod spodem w kubaturze i ten dach, który jest jedną taką wielką plażą, gdzie ludzie odpoczywają, mają kontakt z tą sztuką, jest fajny, tak? Tym bardziej, że ten budynek został nagrodzony, czyli gdzieś tam doceniony przez i specjalistów, i przez ludzi, bo tam jest życie, to życie kwitnie. I dałem mu taki przykład. Ja czułem, że on jest nastawiony na mnie, chcemy gdzieś podpuścić, bo już prasę troszkę kojarzę, ale w długim takim wywodzie wydaje mi się, że przekonałem go, że nawet jeżeli coś takiego się zdarzy, to nie będzie w tym nic złego, bo ci młodzi ludzie, którzy muszą coś robić z sobą i fajnie, że jest taka przestrzeń, że będą mieli zajęcie, mogą się otrzeć o tą wielką sztukę, o historię Szczecina, jak komuś tam wpadnie piłka, może zejdzie, popatrzy i się czegoś dowie. Może jeden z 10, nie wiem, ale może. Jest szansa. Czy wprawdzie artykuł nie czytałem, nie wiem, co tam popisał, ale czułem, że go przekonałem. Popatrzcie, to są zdjęcia już z realnej budowy z września. A to jest zdjęcie, teraz byliśmy niedawno w styczniu na budowie. Tu taka ciekawostka, nasi koledzy Hiszpanie zatrzymali się z tą realizacją w pewnym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że projektują i realizują w bardziej normalnym kraju. Doszło do takiej sytuacji, że przyjechali i chcieli wybierać pewne płyty, okładziny na ten budynek, tak? A tam im powiedzieli, że sorry, ale oni już wybrali. Wpisali w dokumentacji, że jest taki materiał, jest kolor oral i do widzenia. Oni, jak to? Oni dopiero teraz chcą ocenić, tam jest jakiś problem, chcą pooglądać, poprzekładać. Nie ma. I w ogóle jest totalne niezrozumienie. I wprawdzie mówiąc, my jesteśmy takiego projektowania i działania przyzwyczajeni, że działamy do końca, bo budynek tak długo się projektuje, dopóki się go nie zbuduje. Kiedy on jest skończony, dopiero jest skończoną rzeczą. I każdą rzecz, dopóki nie jest zbudowana, można zmienić, odkręcić i poprawić. Ale polskie prawo jest troszkę, moim zdaniem, dziwne. Jeżeli się nie zmieni ustawa o zamówieniach publicznych, to Polska będzie krajem o dobrej architekturze. Niezmiennie. W każdym razie, moi drodzy, na końcu pokażę wam jedną rzecz, której budowa miała ruszać. To jest ta ścieżka topograficzna przez to muzeum właśnie, takie podziemno, nadziemne, gdzie nie wiadomo, gdzie się kończy, gdzie zaczyna. Dochodzimy do projektu hotelu w Czorsztynie, którego realizację mamy rozpocząć w tym roku, a jak będzie kryzys, zobaczymy, pożyjemy, już w tamtym roku się miał zaczynać. Jakieś tam spotkania, rozmowy trwają. To nie będzie długa opowieść o tym projekcie, ale krótko wam powiem, mam też w tym swój cel, dlaczego o tym mówię. Spotkałem się z inwestorem, to jest Zalew Czorsztyński, pokazał mi to miejsce, gdzie chcę budować i niesamowita sprawa, spaliśmy w chatach, które zostały wyciągnięte z dna tego zalewu, przed zaleniem wyciągnęli co ciekawsze budynki i dosłownie na takiej górze wygląda to fantastycznie. Namawiam, żeby tam pojechać się przespać, coś zjeść. Stoją takie chaty drewniane, równolegle, które patrzą jak gdyby w ten zalew. Stoją w taki sposób nienaturalny, bo w tych wioskach to one stały tam poukładane, to było różnie, a tu nagle jest taki równy porządek, taka naprawdę wow, moc. I tak sobie pomyślałem, to jest zapis idei, że można nawiązać do tych chat, tym bardziej, że kolejne rzeczy, które tam będą powstawały, to są raczej domy albo pensjonaty
czyli raczej taka zabudowa punktowa. A my mieliśmy zbudować dosyć duży hotel, który tam miał około 7 tysięcy metrów, taki moloch. No nie chcieliśmy iść w ślady Gołębiewskiego, żeby potem o nas w polityce brzydko nie pisali. Pojawił się taki pomysł, żeby to, co trzeba, co musi być, schować pod ziemią, żeby patrzyło tylko w zalew, a z góry jest niewidoczne, a na tym położyć te dwie czapy, które gdzieś tam mieszczą naszych przyszłych klientów, tak, gości. No i wygląda to tak od dojazdu, czyli taka rozdrobniona architektura, czyli będzie nawiązywała do tych domów, które tam będą stały w otoczeniu, a dopiero jak skręcamy, to widzimy, że kurczę, to jest jednak jeden taki wielki obiekt, który jest spójnym gdzieś tam organizmem. I ważna rzecz, to mi chodzi po głowie gdzieś od 2007 roku. Dom polski tak zwany, czyli ta czapka nasza charakterystyczna, czy góralska, czy polska, żeby zrobić taki budynek, który czerpie i wynika z naszej tradycji. Zrobiliśmy, nie mogę tych dwóch projektów pokazać, bo one są zbyt proste do zgapienia, niestety tak się dzieje. Pokazuje to, ten motyw góralski, który potem został przełożony na mój domek letniskowy, czy tam letniskowy, taki nawet całoroczny, który gdzieś tam 2 lata projektowałem dla siebie, jeździłem po wykładach, pokazywałem ten dom górski, ten dom polski z tym charakterystycznym motywem tej czapki polskiej, takiej trochę góralskiej, troszkę polskiej z okapami, w połączeniu z tym uwolnionym domem modernistycznym. Tak? Na tym polegał dom polski, który w prostej linii doprowadził mnie do tego domu, który w tej chwili buduję do Arki, bo jak już zacząłem budowę, to stwierdziłem, że to nie jest to i projekt ten zmieniłem w przeciągu kilku dni. Ale jedna taka dygresja, bo faktycznie teraz niedawno pojawiły się podobne projekty o tej samej nazwie, które kiedy się ogląda piktogramy, no niestety widać, że autorzy zrobili to tak troszkę nie myśląc. Na początku byłem zły, a potem sobie pomyślałem tak, a niech to, ku chwale polskiej architektury. Jeżeli się będą pojawiały dobre rzeczy, nawet jakieś gdzieś tam trochę intelektualnie będące pewnymi zapożyczeniami, niech się dzieje. Faktem jest, że my nad tym tematem siedzimy od gdzieś 2007-2008 roku. No i tak jak mówię, doprowadziło to do Arki. Gdyby teraz to pokazać na schemacie, to popatrzcie, moi drodzy, z tego domu, czy właściwie z tego hotelu w Czorsztynie, dostajemy się nagle tutaj, do tej ścieżki nie tylko materialnej, bo Arka, przepływ wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie trzeba by wrócić do tego, co pokazałem na początku. Do tej mapy metra, która tak naprawdę w pewnym sensie nawiązuje do tych ścieżek projektowych, które gdzieś tam się ciągną, idą coraz dalej, coraz dalej. Czyli to, co robi KWK Promes, to, co jest najcenniejsze w pracy tego biura, to nie tylko takie indywidualne projekty, indywidualne pomysły, takie projekty satelitarne, bo takich jest mało. Bardziej chodzi o to, że jest ta ciągłość, taka ciągłość projektowa, koncepcyjna, intelektualna, tak? Że powstaje jeden projekt, z którego się potem dalej czerpie, idzie się trochę dalej, te rzeczy są rozwijane, są dokładane małe cegiełki. Czasami udaje się wpadać na rzeczy rewelacyjne, czasami są tylko dobre, porządne projekty i tyle. Za każdym razem jest to jakaś odpowiedź na temat. I my często prowadziliśmy dyskusje w biurze i czasami nawet spotykamy się z takimi zarzutami i zawsze odpieram te ataki, że wiesz, kurczę, na świecie się dzieje tyle różnych rzeczy, tu wow, takie, siakie, srakie. Teraz tych portali jest bardzo dużo, można pochodzić, pooglądać, a my ciągle jak gdyby robimy swoje, oglądam coraz mniej, w pewnym sensie też się trochę tego boję. Ale uważam, że to jest chyba największa wartość biura, że ono ma pewną swoją historię każdego projektu, że każdy projekt jest wytłumaczalny i można cofnąć się ileś lat wstecz i pokazać takie ścieżki. Ja się przed tym wykładem zastanawiałem, którą z Państwu pokazać, który projekt pokazać. Nawet z Rukiem Wojewódką żeśmy jeszcze tam zagadnęli, że nie pokazałem tego. Musiałem coś odrzucić, bo wiadomo, że to jest jakieś ograniczenie czasowe. I wybrałem jak gdyby te dwa projekty, o których teraz jest w miarę głośno, czy nawet dosyć głośno, o tym domu autorodzinnym i o muzeum szczecińskim. Pokazałem pewną historię, dlatego pokazałem te trzy ścieżki, czyli ścieżkę niematerialną, topograficzną i autorodzinną. Moi drodzy, projektowanie konceptualne to jest właśnie to. Koncept, ale w pewnym sensie też pewien klimat. A to a propos dzisiaj, no po prostu ja próbowałem przygotować ten wykład, a moja mama ma grypę i siedziałem z nią, nie pozwalała mi pracować, po prostu ledwo skończyłem, to jest tak zrobione po prostu na styk, na zapalenie płuc. Z tej strony siedziała ona, a zrobiła taki rysunek, to jest tata, popatrzcie, no przenumer. Wzięła i rysowała. Patrzcie, jaka synteza. To jest tam czyste podobieństwo, ja, to jest komputer, a to jest bałagan dookoła mnie. Już naprawdę mnie to dzisiaj ruszyło, zrobiłem zdjęcie, to tak na pożegnanie wrzucam ten temat tutaj. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam naszego Facebooka, na którym się troszkę nawet więcej dzieje niż na stronie internetowej, na której mam nadzieję za niedługo się będzie działo dużo więcej, chociaż też są nowości, bo za niedługo będzie przebudowana.
Także dzięki za uwagę, dzięki za wysłuchanie i proszę tego proszę o pytania. Zapraszam serdecznie do dyskusji.